co właściwie znaczą trzy grafiki umieszczone na kolorowych kwadracikach w naszym logo? Nasze wątpliwości rozwieje pan Marcin Machura z Urzędu Miasta i Gminy. W 2010 roku Rada Miejska w Siewierzu przyjęła lokalny program rozwoju i promocji produktów turystycznych gminy Siewierz. Jednym z aspektów tego programu był system identyfikacji wizualnej gminy Siewierz. W jego ramach powstała księga znaku, powstało logo gminy Siewierz. Logo zostało wyłonione po długich badaniach społecznych, po badaniach socjologicznych prowadzonych przez agencję marketingową. W skład logo wchodzą najbardziej rozpoznawalne produkty, symbole Siewierza i gminy Siewierz. Pierwszy aspekt promocji poprzez system identyfikacji wizualnej właśnie opiera się na promocję dziedzictwa i historii i kultury Siewierza. Kiedy spojrzymy sobie na ten pierwszy element, a więc Zamek Siewierski, to nie myślimy tylko o tym samym jednym zabytku, ale myślimy również o całej historii Siewierza, ziemi siewierskiej. Myślimy o księstwie siewierskim, myślimy o kościołach zabytkowych, które się tutaj znajdują. Drugi aspekt to tereny przyrodnicze tej ziemi. Na terenie naszej gminy mamy dwa piękne zalewy, zalew Przeczycko-Siewierski oraz zbiornik Kuźnica Warężyńska. Kolejnym z takich istotnych i atrakcyjnych właśnie terenów gminy Siewierz są ścieżki leśne, ścieżki turystyczne, ścieżki rowerowe prowadzące po malowniczych terenach gminy. Patrząc na nasze logo, na zielony kolor, na przyrodę, na tereny rekreacyjne, warto również pomyśleć o możliwościach i formach aktywnego wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Siewierz. W ostatnich latach mocno doinwestowana została baza sportowa, baza wypoczynkowa w gminie Siewierz. Myślimy tutaj przede wszystkim o boiskach wielofunkcyjnych sportowych, zarówno przy szkołach, jak i tych ogólnodostępnych, o siłowniach terenowych. Na terenie gminy Siewierz funkcjonuje hala sportowa, funkcjonują kluby sportowe. Te możliwości właśnie aktywnego wypoczynku są duże. Ta baza cały czas się rozwija, obiekty są modernizowane. Mamy również wspaniały plac zabaw przy Siewierskim Zamku. Także patrząc na ten zielony kolor naszego logo, warto pomyśleć o tym, że są tutaj możliwości rekreacji, są tutaj możliwości aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Trzeci aspekt widoczny w logo to aspekt, który szczególnie wyłonił się po sondażach prowadzonych na terenie województwa śląskiego, a więc dziedzictwo kulinarne ziemi siewierskiej. Mamy wpisane produkty tradycyjne na liście ministra rolnictwa, takie jak gęś siewierska, takie jak żur siewierski. To są te produkty, które cały czas są obecne w świadomości mieszkańców naszego regionu. No i oczywiście nie można zapomnieć również o chlebie siewierskim. Dziękujemy za udzielenie wyczerpujących informacji, a w dalszych odcinkach odwiedzimy najciekawsze zabytki w naszym mieście, spróbujemy przysmaków naszej kuchni, a także odpoczniemy na łonie natury.